Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a dzisiaj moją gościną Janina Pławnicka, przewodnicząca Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj rozmawiamy o 6. pikniku grabiszyńskim, 10 września, Polana przy Górce Żołnierza. Co czeka na mieszkańców tego dnia? Mnóstwo atrakcji, nawet nie sposób wymienić nasz plakat, który wydaliśmy z tej okazji i propagujemy go na całym osiedlu i nie tylko. Nawet nie obejmuje tych wszystkich atrakcji, które będą. To jest 6. piknik grabiszyński. Gdyby nie pandemia, mielibyśmy 8. Jest to wydarzenie cykliczne, zapoczątkowane w poprzedniej kadencji i no, jak na razie kontynuowane przez kolejną kadencję, czyli generalnie przez zarząd. Mhm. No to opowiedzmy w takim razie, co czeka na mieszkańców 10 września. No, podzielimy to chyba na 3 różne strefy. Po pierwsze strefę sportową przeznaczoną dla starszych dzieci, dla młodszych dzieci. Będzie karuzela, będą elementy związane z naszą historią Wrocławia, więc stare pojazdy MPK, które podstawi nam właśnie firma MPK na nasz parking przy Górce Żołnierza. Będą harcerskie obozy i mnóstwo innych zajęć. Ja musiałabym tutaj po kolei wymieniać na naszym plakacie, który pozwolę sobie państwu pokazać. Są wymienieni tutaj nawet sponsorzy i może nawet nie sponsorzy, co firmy współpracujące przy organizacji tego pikniku. Jest tego naprawdę bardzo dużo, więc żeby nie pominąć którejś z tych firm, najlepiej będzie, jeśli państwo przyjdziecie i sami sobie zobaczycie, jak miło można spędzić czas na świeżym powietrzu w Parku Grabiszyńskim. Czyli z jednej strony sport, z jednej strony zdrowie, z tego co tutaj widzę, ale także takie atrakcje ściśle związane z zabawą, prawda? Tak, oczywiście, bo będą i unihokeje, i będzie mini piłka nożna, będzie mini pole golfowe, będzie można zagrać w gry planszowe. Będzie można pograć na instrumentach muzycznych, bądź nauczyć się chociaż pierwszych taktów na nich, poćwiczyć swoją pamięć. Także tych atrakcji zrobiliśmy sporo, takie, żeby trafiły do mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. Mhm. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie fajnego. Czyli jest to taka impreza mocno rodzinna? Bardzo rodzinna. Właściwie stawiamy na to, bo pierwszym założeniem przy organizacji tego pikniku było wyciągnięcie ludzi z domów i zgromadzenie ich w jednym miejscu, żeby mogli przyjemnie spędzić czas. I ta impreza zaczęła się rozrastać, bo na początku był to tylko i wyłącznie piknik osiedlowy. Później zaczął być już międzyosiedlowy, a teraz wychodzi na to, że już jest wrocławski, a nawet i poza, bo na przykład jedną z firm jest firma związana z golfem, związana z Zamkiem Topacz, więc myślę, że to wszystko zaczyna się jakby rozchodzić, po pierwsze pocztą pantoflową, bo my nie wysyłamy oficjalnych zaproszeń do takich firm spoza firm, które są związane z miastem, i oni sami się do nas zgłaszają, więc bardzo mnie to cieszy, że ktoś docenia naszą pracę. A jeżeli chodzi o tą drugą stronę, o mieszkańców, słychać te głosy, że właśnie spoza Grabiszynu, Grabiszynka ludzie przyjeżdżają? Tak, jak najbardziej, bo już nie mówię nawet o ościennych naszych osiedlach, bo oni jakby są bardzo czujni na takie różne akcje, które robimy na Polanie Grabiszyńskiej i w ogóle w całym parku, bo tych różnych aktywności mamy bardzo dużo. Jeżeli państwo chcecie zawsze śledzić to na bieżąco, to warto wejść na naszą stronę facebookową Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek i tam zobaczyć, ile tych imprez robimy. I staramy się dzielić to na naszym osiedlu porówno, ponieważ mamy ten teren zielony, więc go staramy się wykorzystywać w najbardziej racjonalny z możliwych sposobów. I nie tylko robimy na tej dużej polanie, ale najmniejszej przy Górce Skarbowców, jeżeli ktoś wie, jaka jest topografia naszego osiedla, a także przy Alei Wędrowców, która jest takim centralnym punktem też naszego osiedla. I tam są największe chyba w tej chwili wyprzedaże osiedlowe, które... Ja wiem, że ten piknik osiedlowy w tej chwili jest naszym głównym tematem, ale te inne imprezy, które robimy, jeżeli to tak można nazwać, też gromadzą mnóstwo ludzi i wszyscy, którzy gdzieś tam mnie spotykają, mówią, a kiedy będzie ta impreza, a kiedy będzie ta impreza, po prostu cieszę się, że pamiętają o tym. Mhm. A opowiedzmy jeszcze o zbiórce nakrętek dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, które także 10 września. Tak, Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci współpracuje z nami, a właściwie my współpracujemy z tym hospicjum, z naszych środków radowych. Zakupiliśmy dwa takie duże serduszka, które są postawione w dwóch różnych miejscach na osiedlu. Myślę, że oprócz tego mogą już je znać, prawda? Tak, bo one są rozstawione po niektórych miejscach. I są rozpoznawalne. Oprócz tego na osiedlu mamy jeszcze chyba 3, więc chyba jest 5 w tej chwili. Natomiast hospicjum będzie również na naszym pikniku. Bardzo się z tego powodu cieszymy i zachęcamy Państwa do odwiedzenia ich stoiska i przyniesienia ze sobą nakrętki w woreczku albo nie wiem jakiej tam ilości. W każdym razie będzie też robiona taka mini zbiórka owych nakrętek dla hospicjum. Ile trwają przygotowania, żeby zorganizować taki dzień pełen atrakcji? Bo to każdy radzi sobie z tym inaczej, a wy jak? 3 miesiące intensywnej pracy, po godzinach pracy, bo jak wiadomo radni pracują społecznie, wobec czego nie robimy tego w trakcie pracy, tylko po godzinach. Jest to zgranie tych wszystkich elementów i w zasadzie oczekiwanie na to, że pogoda nie pokrzyżuje tych planów. No tak. Liczę na to, że nie będzie to tak jak w zeszłym roku, kiedy musieliśmy przekładać 2 razy tą imprezę ze względu na to, iż polana, na której to się odbywa, nie nadaje się do użytku, jeżeli pada deszcz. No, myślę, że nam się to wszystko uda. Trzymam za to kciuki i Państwa też o to bardzo proszę. I zapraszamy. A poprzednie edycje, bo to już szósty piknik, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, gdyby nie pandemia, byłby 8. Jak te poprzednie edycje przebiegały? Jak to się wszystko w ogóle zaczęło? Jak ten pierwszy piknik wyglądał, a jak teraz już 6, cała tablica wydarzeń? No, pierwszy piknik grabiszyński był... No, w porównaniu z tym ostatnim, no to był malutki, bo zajmował tylko 1/3 polany. W tej chwili zakładam, że praktycznie cała polana będzie zajęta. Ci, którzy przybywają do naszego parku, wiedzą, jak duża jest ta polana. Przede wszystkim wtedy postawiliśmy na ekologię. Robiliśmy różne rzeczy z tak zwanych śmieci, czyli z plastikowych butelek i to nie tylko dzieci w tym uczestniczyły, ale całe rodziny kleiły klejami, taśmami. To było świetne. No ale druga edycja i kolejne to już jest takie kolejne zdobywane doświadczenie, które później procentuje w szybkości załatwiania tego całego pikniku. Jeżeli ktoś już raz przyszedł i zobaczył, że jest to no, zorganizowane z jakąś tam głową i pomysłem, chętnie uczestniczy w takim pikniku kolejny raz. Mam nadzieję, że tak będzie i te firmy, które teraz się pojawiły i te wszystkie aktywności, które są teraz, również pojawią się w następnych, a nawet jeżeli będzie taka opcja, będziemy zwiększać ich ilość. W następnych latach. Tak. To jest teraz najważniejsze wydarzenie, na które się szykujecie, jeżeli właśnie chodzi o no, trochę początek jesieni, końcówkę lata. Jeżeli Pani jeszcze pozwoli, to wspomnę o jeszcze jednej rzeczy. Osiedle Grabiszyn-Grabiszynek zapoczątkowało akcję ochrony jeży. Wystąpiliśmy do Zdiumu o postawienie na naszym osiedlu znaków drogowych pod tytułem Ochrona jeży. I ten temat jest również tematem naszego pikniku. Takie znaki pojawiły się na naszym osiedlu. Pokażę Państwu ten znak. One jest w 2 miejscach. I na naszym stoisku Rady Osiedla dzieci w ramach tej akcji będą malowały papierowe jeże. Oprócz tego będziemy udzielać różnych informacji o jeżach właśnie. A to jest nasza maskotka, którą sobie zafundowaliśmy, Jerzyk Grabek. On będzie przyświecał całej tej akcji. Mamy nadzieję, że Państwo docenicie tutaj te działania. Staramy się ze wszystkich sił, żeby ci nasi bracia mniejsi w Parku Grabiszyńskim byli dobrze chronieni. A kiedy rozpoczęliście tą akcję? Uwaga, Jerze. Pierwsze znaki zostały postawione w zeszłym roku. Czekaliśmy na nie rok, ponieważ najpierw musieliśmy złożyć lokalizację, propozycje lokalizacji, które zostały zatwierdzone i zostały one zamontowane. No to jeszcze raz w takim razie zapytam, czy to jest takie wasze najważniejsze wydarzenie, na które się szykowaliście pewnie no też całe lato, ale za niedługo już jesień, więc pewnie tych wydarzeń będzie nieco mniej, czy niekoniecznie? No, będzie mniej, choćby z uwagi na pogodę i z uwagi na to, że wyczerpują się środki, które są na takie zajęcia przeznaczone. Być może będziemy jeszcze prowadzić taką akcję związaną z segregacją śmieci bądź z jakąś wymianą roślin, ale o tym wszystkim będziemy Państwa informować na naszych stronach facebookowych, bo przez ten kanał informujemy o wszelakich inicjatywach, które są podejmowane przez Radę Osiedla. Natomiast na pewno będziemy, już na pewno nie będzie żadnego pikniku. Plenerowa będzie prawdopodobnie, a właściwie na pewno, Wigilia i Mikołajki. To są takie rzeczy, które dokończą jakby cykl zajęć spotkań ogólnoosiedlowych dla mieszkańców naszego osiedla i nie tylko, bo to co robimy w plenerze jest zajęciami otwartymi, więc każdy może przyjść i w tym uczestniczyć. Wszystko, co tutaj Państwo będziecie mieli zaproponowane na naszym 6. pikniku, jest bezpłatne. Oczywiście oprócz food trucków i lodów, które będą, natomiast z reszty korzystamy dowoli. Będzie również karuzela, zapraszam serdecznie, mniejsze dzieci. No właśnie, bo to jest taka chyba najprzyjemniejsza strona Waszych działań jako radnych. A zapytam też o tę mniej przyjemną, z jakimi problemami teraz mierzycie się na osiedlu? Czy jest coś takiego bieżącego, co wymaga Waszej wydrężonej pracy? Mamy rozpoczęte 2 projekty funduszy osiedlowych, z których jeszcze żaden nie został rozpoczęty, więc myślimy, że może chociaż jeden, ten pierwszy dotyczący remontu chodników przy ulicy Odkrywców, zostanie rozpoczęty, ponieważ już ponoć jest wyłoniony jakiś wykonawca, pieniążki są zabezpieczone. Z innych rzeczy to są rzeczy chyba generalnie porządkowe. Staramy się reagować na głosy mieszkańców. Jeżeli zgłaszają jakieś problemy, no staramy się im pomagać. Chcielibyśmy zamontować tablice na przykład świetlne przy ulicy Ojca Bejzyma na przystanku, które informują o terminach odjazdów kolejnych tramwajów. Jest to jedyny przystanek, który takich rzeczy nie zawiera. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? No, staramy się uświadamiać ludzi, żeby nie wyrzucali śmieci do parku, bo to się wiąże z tym, iż zwierzyna podchodzi pod posesję, na przykład lisy, i no, wyciągają te śmieci z tych kubów i instalują się na naszych posesjach w jakichś takich ustronnych miejscach. A tak poza tym to chyba wszyscy ze zrozumieniem podchodzą, że należy sprzątać po psach, na co zwracamy uwagę, że dobrze by było nie rozjeżdżać naszego parku na prawo i na lewo. No, w ogóle park jest takim naszym oczkiem w głowie. Mhm. Staramy się go ochraniać na wszystkie możliwe sposoby, aczkolwiek jest to trudne, bo nie wszyscy rozumieją ten temat. No ale mam nadzieję, że edukacja będzie się rozwijała i jakby wszyscy pojmą, że to jest takie nasze tutaj dobro dodane do naszego osiedla. Nie wszyscy to mają. Dokładnie tak. Czyli jeszcze raz 10 września zapraszamy na 6. piknik grabiszyński. Tak jest. Zapraszam tutaj, stawiamy kropkę. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na nasz piknik. Moją gościnią dzisiaj była Janina Pławnicka. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.